Cześć, jesteśmy na Jurze, fotograficzny program bez nazwy, Szymon Glonek, a ze mną Grzegorz Maciek. 10. edycja, główny macher, pomysłodawca. Jak to powstało? Ładnie wyglądamy w ogóle, tak zawiesiłem się, bo naprawdę nie wiem gdzie patrzeć, czy w bok, czy tu, ale już wiem tu, dobra. Zaczynając, spotkaliśmy się w bloku, w mieszkaniu kumpla. I wymyśliliśmy sobie, że chcemy zrobić coś, co będzie niepowtarzalne. Ale... Spotkaliśmy się, czy kto? Jacek Pałucha, Michał Baciak, Łukasz Jumto, Sławek Smoleń, Janusz Monika. To było pierwsze spotkanie i ja. Były chipsy w reklamówce i papierosy. Tak to było. Spotkaliśmy się pogadać. No i tak sobie wymyśliliśmy, że fajnie było coś stworzyć, co będzie takie fajne, unikalne, będzie nasze, jurajskie i tak dalej. No i tak był pierwszy jurajski występ. Ale to nie, oczywiście, jest masa, ja bym tutaj wymieniam tylko osoby, które były na tym pierwszym zdjęciu, ale wtedy byliśmy jeszcze stowarzyszeniem, oczywiście było mnóstwo osób, które, żebym nie pominął, gratuluję wam wszystkim przede wszystkim, bo zrealizowaliśmy to wszyscy razem. Pierwsze zdjęcie historyczne jest nasza cała grupa i wszyscy prelegenci, którzy byli na pierwszym wydarzeniu. Właśnie ja żałuję, bo nie byłem. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło, ale... Zaczynaliśmy od dwóch fantastycznych sklepów, które nam bardzo pomogły. Od dwóch miłych panów, którzy się nazywają Piotr Wróblewski i Marcin Bójko. Tak, zresztą dzięki Marcinowi tu trafiłem, bo on mnie do tego namawiał. Tak, i on mnie zresztą zaprosił później na targach, żebyśmy popowiadali. A zresztą z tyłu idzie, o widzę. Możesz pomachać. Jest, Paweł? Jest. Tak. Państwo go znacie z fotograficznego, no pchatem. I nie tylko z fotograficznego, nic z drugiego pana. Ale on wie gdzie patrzeć, widzę, bo patrzy tutaj, gdzie trzeba. Nie chciałbym po prostu pomylić. I jakby sukces polegał nie na tym, że coś stworzyliśmy, tylko sukces miał polegać na tym, że to ma być powtarzalne. Dobra, a dlaczego? Dlaczego? Dlaczego powstało? Tak. Dlaczego chcieliście to zrobić? A widzisz, to jest piękna sprawa, bo nawet teraz na otwarciu wystawy, ponieważ do 31 marca możecie, jeśli byliście na tym festiwalu, możecie się odnaleźć na pewno, bo są zdjęcia i grupowe, które zawsze Sławek dba i tak dalej, i tam te zdjęcia też są oczywiście. Powstało to dlatego, że chcieliśmy się uczyć. Wszędzie daleko z tej Jury, więc... Więc trzeba ściągnąć ludzi na Jurę. Dokładnie. I to był taki pierwszy podstawowy jakby element, który jakby przyświecał nam. To jest po pierwsze. Po drugie, kiedy już zaczęliśmy się uczyć i wiedzieliśmy co nieco, wymyśliliśmy sobie, że musimy stworzyć coś takiego, że jak ktoś przyjdzie, to musi się tu dużo nauczyć. Po to, żeby wyjechał... generalnie to bardziej przyświecało tak, że ktoś, kto tu przyjedzie, ma wyjechać po prostu z pięknymi zdjęciami. Słuchajcie, vlogujemy na Z30 Nikona i muszę zmienić rękę. Po prostu to vlogowanie to ciężka praca. Ciężka, widzę właśnie. A ja mam jeszcze dużo do powiedzenia, to ci podtrzymam tą rękę. Dobra, na tej wytrzymam, dobra. Dawaj dalej. No, nauka po pierwsze. Tak, nauka po pierwsze. Po drugie, wiele osób, które tu przyjeżdża, mówi, że w ogóle nie zna Jury. Więc jakby te pierwsze nasze festiwale, no dokładnie, Jezu, ja też mogę się przyznać się, że wiesz, mnie w podstawówce wywieźli na Pieskową Skałę i powiedzieli, że to jest Jura. I jak przyjechałem na Śląsk, przejeżdżając koło pięknych tutaj skał, i tak mówię, co to jest? Ale przecież za daleko od tej Pieskowej Skały. I dopiero ktoś mi uświadomił, ty, no ale Jura to jest 160 km, to jest cały kawał między Wieliczką, Kraków, jako przyjmijmy duże ośrodki, czyli Kraków i Częstochowa, oczywiście ona sięga dalej, bo jest Wieluń i tam sięga jeszcze za Kraków. I jakby ta przestrzeń tutaj była taka nieogarnięta. Ja z podstawówki pamiętam zamek w Ogrodzieńcu, jaskinie Łokietka i Kraków. I Kraków. No bo wiesz, to był ten szlak taki dotąd prowadził. My jesteśmy w Jurze Centralnej, więc jakby wiesz, wychodzisz na Górę Zborów i masz 5 zamków ze szlaku Olignias, o którym wiesz, ja muszę tam jechać i ja oprowadzam jako fotograf tylko, nie jako przewodnik, bo mam wspaniałych przewodników, którzy są profesjonalistami, którzy wam mega ciekawe historie odpowiedzą. Ja tylko pokazuję miejsca, gdzie można fajnie, pięknie zrobić zdjęcia na Jurze. I wiesz, i to był ten drugi jakby cel, że trzeba po prostu ludziom pokazać tą Jurę. I
To był pierwszy uczmy się, drugi chwalmy się miejscem, a trzecie złóżmy to wszystko w całość i niech to będzie takie coś, co będzie trwało i będzie po prostu powodować, że ludzie będą tu chcieli przyjeżdżać. I no i tak jest, że przyjeżdżają. No dobrze, i tak sobie trwa, ojej, ja coś wypaleni jesteśmy, słuchajcie, znaleźliśmy takie fajne światełko tutaj. Super, dokładnie. Dlatego tak ładnie wyglądamy. Dobra, no komuś reklamę robimy, proszę. Staw, oczywiście, bardzo dobrze. Tak, firmy też przyjeżdżają i wspierają takie festiwale, dlatego warto tu przyjeżdżać, ale warto, bo też można właśnie popracować na takim sprzęcie i dowiedzieć się, czy jest on nam potrzebny, czy kompletnie nie. I tak jak powiedział Michał na wykładzie teraz pół godzinki temu, wydałem 30 tysięcy bez sensu, bo większość tego sprzętu nie wykorzystuję. Więc żeby uniknąć wydatków bezsensownych, warto przyjechać, poćwiczyć i wtedy wiedzieć, potrzebne, niepotrzebne. Powiem Ci bardzo fajną rzecz. Wczoraj po pierwszym wykładzie Kamili Gruz, jeden z uczestników podszedł do mnie na otwarciu wystawy pleneru pod Orłem u Marka. Podszedł do mnie i powiedział, że w ciągu jakby tych 3 godzin spędzonych tutaj od rozpoczęcia festiwalu do wykładu i po wykładzie i zobaczeniu wystawy, powiedział, że w szkole uczył się rok, a tu to zobaczył w ciągu 3 godzin. Dlatego ja wiem, o co mu chodziło. Sam przechodziłem tą drogę, że wiesz, że kupujesz jakąś rzecz, bo się przyda. A tutaj przychodzą ludzie, którzy pokazują, do czego się to przyda. I na tym warsztacie jakby dotykasz i zaczynasz, najpierw wariujesz, wiadomo, ale czy to Ci się przyda, tak? Czy to jest do Twojej fotografii? Wtedy tak naprawdę jesteś w stanie zaoszczędzić kupę pieniędzy i kupę czasu. Wiem, bo mam całą piwnicę zawaloną rzeczami, bo Ty sam pewnie podejrzewam, że też masz filtr taki, siaki, owaki. Kuźwa, przecież tego nie używam już od pierwszego razu życia, tak? Lampki, lampeczki. Tak, lampki, lapeczki i tak dalej, nie? Zamiast kupić jedną porządną, to wiesz, to się później to dzieli na te wszystkie inne. No. Dobra. I tak sobie mija 10 lat, uczycie się, uczycie ludzi, pokazujecie sztukę, przyjeżdżają sławni fotografowie, przyjeżdżają fotografowie, którzy zaczynają, przyjeżdżają tacy, którzy chcą tutaj pokazać, no bo trzeba tu być, bo 10 lat, proszę Państwa, to naprawdę niewiele imprez fotograficznych w Polsce może się pochwalić takim dorobkiem. No to wiemy, gdzie jesteśmy, a gdzie idziemy. Czyli co dalej, tak? No. Wiesz co, generalnie, wiesz, zasada u nas jest bardzo prosta. Nigdy nie staramy się jakby powtarzać, a jeśli powtarzamy, to też robimy sobie odpoczynek. Sami nie chcemy się znudzić, więc zajdziemy na pewno teraz do 19 sierpnia, gdzie jest letni festiwal fotograficzny, czyli to będzie 10 Photo Summer Day, a 20 duże wydarzenie nasze tutaj na Jurze, bo w ciągu tych 10 lat mamy 2 duże wydarzenia. A to jest taka odpowiedź dla tych, którzy nie mogą przyjechać w zimę, ale mogą przyjechać w lato, więc planują sobie także albo jeden, albo drugi. Na pewno tam przeniesiemy się trochę w te skały, bo mamy dzisiaj mnóstwo jakby kreatywnej fotografii, dużo studia, dużo takich rzeczy, które się jakby dzieją w środku, bo no, pogoda jest jaka jest, tak? Ale na pewno w lato sobie wyjdziemy, tak jak ostatnio w zeszłym roku, gdzie szukaliśmy gdzieś tam kreatywności w plenerze i na pewno też będziemy go szukać. Więc ja sobie życzę jednego, że tak jakby skończymy to, zabierzemy się już za pracę, jeśli chodzi o przygotowanie do kolejnego festiwalu letniego. No i pomiędzy jeszcze są te balony. Balony, Jezu, to jest fantastyczna rzecz. To moja ukochana i przyjeżdżam tu z synem w ogóle rewerka. No. No i wyśpijcie się, ja to zawsze powtarzam i przed festiwalem i w ogóle przed balonami, bo... Tak, na balonach się nie śpi. Nie. 3:45 tak naprawdę ruszamy już, więc a wiadomo, jak się spotkamy, to się trochę posiedzimy, trzeba... Opowiadamy o fotografii. Cały czas się rozmawiamy o fotografii. Ja nie wiem, skąd oni się wzięli, że oni wszyscy tylko o fotografii gadają, ale cały czas gadają. No dobra, no to co? Ja zapowiadam się już na balony i pewnie na Summer Day i pewnie na festiwal. Kolejny, tak, 11. Tak będzie. I Was serdecznie też zapraszam, bo ja idę dalej podpytać innych organizatorów, tylko muszę dorwać teraz Michała, żeby nie pogadał z Grześkiem i zobaczymy, czy ich ustalenia się zgadzają, czy jednak któryś konfabuluje. Na razie, hej, zapraszamy, pa! Tak jak mówiłem w rozmowie z Grześkiem, Nikon Z30, czyli
nowy aparat Nikona do vlogowania, nagrywamy na mikrofon wbudowany. Dla wszystkich, którzy zaczną zaraz, że dźwięki w ogóle. Ale ważniejsze jest to, że dorwałem Michała, którego Grzesiek wymienił jako jednego współsprawców tego, że od 10 lat w lutym trzeba przyjechać na Jurę. Cześć. Jak to było? Jak było? Wiesz co, wyszliśmy z założenia takiego, że chcemy się czegoś nauczyć. Od zawsze, nie pamiętam, zawsze, ale od 2006 roku robiliśmy fotografię. W własnym gronie, tam 12 osób, spotykaliśmy się w Miejskim Ośrodku Kultury, robiliśmy trochę zdjęć dla miasta, różnych wydarzeń i tak dalej, ale stanęliśmy na pewnym etapie i nie pozwoliło nam się to dalej rozwijać. Spotkaliśmy się u Jacka Pałuchy w domu, żeby wymyślić cokolwiek, jakkolwiek, jak dalej zrobić progres. Z racji tego, że my mamy takie miejsce jak hotel, postanowiliśmy zaryzykować i spróbować. Zadzwonić do Marcina Wójka i do Piotra Zestyka, wydawców gazety Digital Photo Video, którego Grzesiek był prenumeratorem. I to był jedyny kontakt, który mieliśmy. Oprócz tego jeden sklep fotograficzny, który znał Sławek Smoleń. Z takim zwykłym zapytaniem. Słuchajcie, bo mamy taki pomysł, chcielibyśmy zorganizować jakieś wydarzenie pod tytułem festiwal. Wiadomo, że festiwal to i konkurs. I czy moglibyście nam w tym w jakiś sposób pomóc? O dziwo, bo nie wierzyliśmy w to. Jak to my, takie małe ludzki, które gdzieś tam spacerują między tymi wielkimi fotografami, zazwyczaj na targach łódzkich, gdzie mogliśmy ich spotkać i podglądać, że nam się uda. No, co my mamy, co my możemy? No ale Piotrek z Marcinem podjęli wyzwanie, przyjechali na spotkanie, uwierzyli nam w to, że się może udać. I tak naprawdę od nich i ich poleceń, ich kontaktów poznaliśmy wszystkich, którzy są dzisiaj, a naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, że tak wiele ludzi do nas przyjeżdża. Mówię tutaj o fotografach, mówię o markach, które są z nami niemalże od początku. Oczywiście się to rozwijało na zasadzie progresu. Najpierw było kilka firm, teraz już jest kilkadziesiąt, w zasadzie wszystkich znamy i wszyscy nas znają i bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy wpisani w kalendarz imprezy w roku i przynajmniej dwa razy w roku do nas przyjeżdżają z chęcią, a tym bardziej teraz, jeżeli chodzi o 10. edycję, to naprawdę odzew był ogromny. Przerósł nasze oczekiwania. My jesteśmy. Na razie pierwszy dzień. Wiadomo, przed startem duża trema, bo to zobowiązanie 10, więc obligowało nas to, żeby coś było z pompą i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony też obawa, że może się coś wydarzyć takiego, co nie zostało ujęte w planach. Ale jak już ruszyliśmy, to ciśnienie spadło. Jesteśmy. Tak jak powiedziałem, biegnę do Michała, żeby nie zdążyli ustalić swoich zeznań. I te zeznania się rzeczywiście pokrywają. Grzesiek powiedział to samo, jak zresztą słyszeliście. To nie jest historia wymyślona, tak czyli po prostu było. Albo długo się uczyli na pamięć w jednej historii, albo tak było. A jak się buduje team? Bo no, wy we dwóch pracowaliście też zawodowo przy innych rzeczach. Tak. Robiliście fotografię, ale teraz tutaj jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób zaangażowanych w przygotowanie, w obsługę nas, którzy tu przyjeżdżają, w logistykę, no, w te wszystkie rzeczy, których taki festiwal, gdzie tu przyjeżdża około 100 osób, czy nawet więcej, no, wymaga, żeby to... No, we dwóch nie dalibyście rady, chociaż wierzę, że może... Nie dalibyśmy rady, z tego względu spalilibyśmy się na drobnych sprawach. Jak się buduje team? Odpowiedź na to pytanie w sposób taki, że dajemy ludziom szansę, dajemy ludziom możliwości. Nasza grupa kiedyś była formalnym stowarzyszeniem i zrezygnowaliśmy z tej formy, przeszliśmy na zasady klubowe i przyjacielskie. Po to, żeby nikomu nie ograniczać czasu, to jest nasza pasja. Mało kto z nas wykonuje fotografię zarobkową, żeby się utrzymać z tego. Zresztą wiemy, że to jest ciężki kawałek chleba. Trzeba rzeźbić, trzeba szukać, trzeba być wszędzie. No tak jak w każdej pasji, jeżeli uwierzysz w to, że się da, to się uda. I teraz wyobraź sobie, że mamy tych ludzi, o których wspomniałeś, na tyle dużo i każdy z nas ma, tak jak wspomniałem ja, zajęcia,
własny, praca, dzieci, zobowiązania, dom i tak dalej. W związku z tym, żeby się to udało i zrealizowało, to tak jak powiedziałem, dajemy im możliwość, że uczestnicząc w tym wydarzeniu, czegoś się nauczą. Poznają, zaczerpną, poznają ludzi, zdobędą kontakty, jeżeli będą chcieli tą swoją pasję realizować w sposób zawodowy, to są krok do przodu. Są ludzie, którzy nam w to uwierzyli i się zrealizowali, bo wielu z nas już pracuje, czy pracowało w różnych właśnie filmach fotograficznych. Potrzebne jest do aktu jasne okno, a nie trzecie piętro zaciemnione. A to jest, proszę Państwa, Monika, z którą też będę rozmawiał za chwilę. Agnieszka. Jejku. O, wywiadu. Tak. To przepraszam. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Fotograficzny program bez nazwy nie takie rzeczy przyjmuje. Gdzie jest zaciemnione? Tam jest zaciemnione coś? Na trzecim piętrze. Idę do Krzysia. Nie, spokojnie, ogarnę. No to właśnie był jeden z przykładów takich sytuacji, które nam się dzieją. Trzeba na szybko zorganizować. Tak. No ale to się dzieje. No, ludzie już wiedzą o tym, że przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Jak się tylko chce i to się zrobi. W związku z czym, no, taką ścieżkę wybraliśmy, dajemy możliwość i jeżeli chcesz się zaangażować i chcesz coś z tego wyciągnąć, to osiągniesz. Jeżeli cię to nie kręci, to w pewnym momencie dojdziesz do wniosku, że nie ma sensu. I też nie mamy żalu, jeżeli ktoś przyjdzie, zobaczy, będzie z nami przez jakiś czas, odejdzie, to jest żaden problem. To jest tylko pasja. Jeżeli chcesz ją realizować, to ją zrealizujesz. No tylko i aż, bo ta pasja jest bardzo ważna. Czy to jest pasja fotograficzna, czy jakakolwiek inna, to ja zawsze namawiam do tego, żeby taką pasję mieć i ją kontynuować. A powiedz tak osobiście dla Ciebie, co było w tych 10 latach takie najważniejsze, najbardziej zapadło Ci w pamięć? Co najbardziej mi zapadło w pamięć? Najbardziej mi zapadła w pamięć pierwsza impreza, gdzie, tak jak wspominałem, nie wierzyliśmy w to, że się uda. Po 3 dniach, intensywnych dniach fotograficznych, dostaliśmy recenzję od wyjadaczy, krótko mówiąc, na tamten czas, od Piotrka Wydlowskiego, od Marcina Dyki, którzy znali wszystkich po prostu, tak? I tu nam powiedzieli, słuchaj, to jest jeden z lepszych eventów, na których byliśmy i to nie w skali krajowej, ale w skali europejskiej. Więc to był taki moment, że wszyscy mieliśmy ciary, i kurczę, udało się, tak? I ludzie wtedy uwierzyli, że możemy coś z tym zrobić i pociągnąć to dalej. To było coś takiego, co jak gdyby zaowocowało dalszymi realizacjami. Ja teraz zrobię zbliżenie. Proszę Państwa, wzrusz. No, jest i ja to szanuję, bo chłopaki robią gigantyczną robotę właśnie dla pasji, dla fotografii, dla tego wszystkiego. Przede wszystkim dla ludzi, tak? Bo mówię, wychodzimy z założenia, że dobrze, my tutaj robimy zdjęcia, ale przede wszystkim dużo gadamy o tym. I o zdjęciach, i o naszych rodzinach, o tym, czym żyjemy, jak żyjemy i tak dalej. Czerpiemy stąd z tego dużo energii, dajemy też ludziom dużo energii, bo o tym nam mówią, takiej pozytywnej. Nie ma tutaj polityki, nie ma podziałów, nie ma jakichś zawiści, nie ma konkurowania ze sobą. To jest po prostu współpraca, dobra zabawa, dużo pozytywnej energii. No dobra, to ja dwóch najważniejszych, czyli Michała i Grześka mam, to lecę teraz chyba złapać Marcina Bójko, no bo skoro tak się mocno przyczynił, to niech poopowiada dlaczego. Dzięki Ci bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i obyśmy się spotykali. Ja już Grześkowi powiedziałem, że balony to w ogóle na pewno i festiwale też. Tak. Jak najbardziej. Dzień dobry. Dzień dobry. No już rozmawia się w różnych pozycjach, więc my teraz sobie siedzimy na podłodze w zaaranżowanym studio w jednym z pomieszczeń kulturowych. Na co dzień to jest siłownia, tak? Tak. O, tam jakieś sprzęty. Marcin, jak to było z początkiem tej jury? No bo obaj panowie, z którymi rozmawiałem, i Grzesiek, i Michał, mówią, no wiesz, zadzwoniliśmy, czy napisaliśmy do Marcina, który był wtedy redaktorem naczelnym, zresztą tak jak teraz, Digital Photo Video, no bo to był jedyny kontakt, Grzesiek miał, proszę Państwa, dziury w pamięci, prenumerował. Za dużo wody. Nie, właśnie w ogóle, nic. Rozmowy o fotografii były bardzo krótkie wczoraj wieczorem.
prenumerował miesięcznik, no i napisał do ciebie, że co? Nie, nie napisał. Nie, zadzwonił do szefowej marketingu, ona do mnie zadzwoniła, ale to akurat byłem na wakacjach, nie? Czy na feriach zimowych z rodziną. Zadzwoniła do mnie, mówi, słuchaj, będzie dzwonił taki gość, weź z nim porozmawiaj, nie? Chciało mi się jak psu orać. Chciało mi się jak psu orać, ale dobra, niech dzwoni, nie? Zadzwonił. No, rozmawialiśmy 40 minut, jedyne. No, obiecałem, że przyjadę. Ty jesteś strasznym gadułą. Tak, ja jestem strasznym gadułą. Trzymajmy się tego. Obiecałem, że przyjadę. Zastanawialiśmy się długo, co zrobić. W końcu stwierdziliśmy, że dobra, pojedziemy po linii najbliższego oporu. Wypożyczymy drukarkę z Canona, będziemy tutaj drukować w ramach warsztatów, tak? Jechaliśmy na dwa samochody, zresztą to było śmieszne, bo żeby jakoś namówić nas, to Grzesiek powiedział, że hotel jest fajny, że można przyjechać z rodziną, będzie apartament, będzie basen. No to na ten basen nas skusił. Zabrałem całą rodzinę w mój samochód, w drugi samochód Piotrka wpakowaliśmy do drukarki, jechaliśmy na dwa samochody. Przyjechaliśmy tutaj, no i to był ten pierwszy raz i teraz już jest 20. No tak, bo my mówimy o tym, że jesteśmy na 10 festiwalu, ale to co i mówił Grzesiek i Michał, czyli jeszcze są letnie Photo Summer Day, są balony. Photo Summer Day, jest ale w międzyczasie są jeszcze różne warsztaty, które chłopaki tutaj organizują. Tak, na tych warsztatach bywamy rzadko, natomiast jesteśmy regularnie na tym zlocie zimowym, jesteśmy na Photo Summer Day. I teraz jeszcze w lipcu się pojawia dosyć regularnie od kilku lat balonowa jura i tutaj też jesteśmy. No dobra, to powiedz mi tak, na początku skusił cię basen, przyznaję, bardzo fajny, a co dalej? Znaczy, co cię przekonało, żeby tą imprezę promować, żeby dać chłopakom kontakty, żeby polecać? No bo powiem ci tak, to jest ekipa, której jak rzadko naprawdę się chce. I to są ludzie, którym się tak chce i potrafią włożyć tyle energii w tą pasję fotograficzną, że po prostu zarażają innych. Ja ludzi z taką energią w całej swojej karierze redaktora naczelnego nie spotkałem. Spotkałem wielu ludzi, którzy prowadzili takie, a nie inne warsztaty. Natomiast takiej pasji, takiej energii, jaką oni w to wkładają, to nie spotkałem nigdzie. Albo to są targi. No i wiadomo, targi no to niby z jednej strony są impreza fotograficzna, ale tak naprawdę chodzi o kasę. Niby są jakieś szkolenia, ale tak naprawdę chodzi o kasę. A tutaj mam takie wrażenie, że oni to robią po prostu just for fun. Że tu kompletnie nie chodzi o kasę. Zresztą pewnie jak podpytać Michała, to nie powie, żeby to był jakiś mega złoty biznes. Co zresztą jakby widać na załączonym obrazku, takich imprez za dużo nie ma, bo tu za bardzo o kasę nie chodzi. Natomiast jeśli chodzi o energię, o chęci, o to, jak oni to potrafią zorganizować, chylę czoła, bo z takimi ludźmi naprawdę warto organizować wszystko. Jak jest jakiś event fotograficzny z organizowania, to pierwsze, co mi się przychodzi do głowy, to chłopaki z jury. No, przyjadą, wiesz, do Warszawy, do Łodzi. Prawdopodobnie na targach w Łodzi będziemy razem funkcjonować. Mi się naprawdę chce i to jest szapoba, szapoba. Piotrka musiałem wyciągnąć od stołu, bo już czeka na obiad, tak? Był sporo obiadowa. Piotr Wróblewski, czyli drugi spiritus, znaczy ten... Spiritus movens. Movens, tak, że nie tam, że dużo. Jak na przykład rozmowa o fotografii? Nie, jak zwykle. Obfita. No druga 30. Pięknie. Ale to muszę ci powiedzieć, że PESEL robi swoje, bo tak normalnie do czwartej było. No tak. Te 10 lat już ci się odbiło. Odbiło. Dziesiąty festiwal, 10 lat tylko. Byłeś na pierwszym, a nawet i pomagałeś przy pierwszym i wszyscy trzej moi rozmówcy mówili o tobie, że też mocno byłeś zaangażowany. Czyli Grzesiek, Michał i Marcin. To skoro tak mówili. Skoro tak mówili, to dlaczego się zdecydowałeś na to zaangażowanie? Chłopaki mi mówili, wiesz? Tak jakoś było od nich taki... ja nie chcę powiedzieć potworny entuzjazm, ale taka fajna energia. Oni mieli tak niesamowite flow, że miło mnie to. Mm-hmm. Że, szczerze mówiąc, to wydawało mi się, że to nierealne, że można w takim dziwnym miejscu, nie chcę brzydkiego słowa użyć, w środku niczego, zrobić jakąś taką imprezę
tak fajną imprezę fotograficzną. To i przekonać się, tak, że tu jest jednak coś. Znaczy, w takiej zajawce, którą tam już puszczaliśmy przed tym festiwalem, rozmawialiśmy z Marcinem a propos, jak on mnie przekonywał właśnie, żeby tutaj jechać. Mówi, chodź, chodź, bo to chłopaki mają taki hotel, basen jest, nie? Pojedziemy sobie na basen. No dobrze, czyli znowu się zeznania zgadzają, bo Marcin też mówił o tym, że ich basen skusił, no. I to tak trochę było, no nie, ale jak przyjechaliśmy tutaj, to wsiąknęliśmy, muszę ci powiedzieć, bo aura, jaką tutaj Michał z Grześkiem potrafią roztoczyć, no zresztą czyny mówią same za sobą, no nie, no mamy w tej chwili 10. festiwal, na którym jak widać też jesteśmy, na którym prowadzimy też te warsztaty z podstaw fotografii, czyli widać, że ludzie potrzebują jakby tej wiedzy, że to nie jest tak, że przyjeżdżają tutaj prowadzić te tak zwane długie rozmowy o fotografii, ale faktycznie przyjeżdżają tutaj zaczerpnąć też jakiejś wiedzy fotograficznej, czyli to jest takie fajne miejsce. Mi tego strasznie brakowało na przykład na takich eventach dużych jakby do tej pory, teraz zresztą wracają targi łódzkie, ale coś, co było na targach łódzkich. Tam była taka wystawowalnia, nie? W zasadzie to była wystawa. My się często śmieliśmy, że tam też przychodziło gro takich ludzi, którzy sobie przychodzili zdjęcia, powiedzmy, do portfolio zrobić, nie? Ale sam pewnie to zaobserwowałeś, że było tak, że wychodziła modelka na stoisko, robiła się kupa takich pstrykaczy, modelka ze stoiska schodziła, no stoisko nie było. Pstrykacze ginęli, no nie? Tak. I tam to nie było takie miejsce, które mogłeś, że tak powiem, nasiąknąć wiedzą, tylko to była taka wystawa, no to typowe targi. A tutaj właśnie oni, myślę, że świetnie trafili z tą formułą tego miejsca, że to jest i takie miejsce jednoczące pasjonatów fotografii, ale jednocześnie takie miejsce, gdzie możesz potestować sprzęt, możesz ten sprzęt wziąć na dłuższy czas. No, na targach ci nikt nie da puchy, żeby się wziął na 4 czy na 5 godzin jakiś tam event. Tak, warsztaty, powymieniał obiektywy. A tutaj możesz sobie wziąć te obiektywy, możesz wziąć sobie tą puszkę, możesz sobie to spiąć w jakiś fajny setup. Jest ekipa, która ci powie, jak do tego ustawić odpowiednie światło, jak się pobawić, nie wiem, balansem bieli, jak sobie ustawić jakieś teraz wchodzą LEDy, zresztą to będziemy na naszych warsztatach robić, bo będziemy jechać światłem ciągłym, właśnie światłem LEDowym, czyli jak kreatywnie wykorzystać łączenie światła powiedzmy zostałego ze światłem LEDowym. No, tej wiedzy jest mnóstwo. I... A tu rycerz Jedi. Jak widać, jest potrzeba w narodzie czegoś takiego. No, sama cyfra 10. festiwalu mówi o jakby za siebie. Proszę Państwa, jak widzicie, kreatywnie, towarzysko, tak, i fotograficznie. Kreatywnie tutaj się też można udzielić. Tutaj nasz wielki przyjaciel. Dobra. Postać barwna. Piotrek, bo żeby ci odjadł, nie uciekł. Dzięki bardzo, a ja lecę pytać takich Jurassic Photo teamowców. Jak się im pracuje przy tej imprezie? No dobrze. Ze mną Marcin, nasz vlog z 10. festiwalu. Marcin, jesteś od pierwszego. Jestem od pierwszego. Jak cię chłopaki do tego wciągnęli? Jesteś członkiem fototeamu, czyli takiego core teamu, który organizuje to wszystko, pomaga, opiekuje się nami. Taki wynieś, przynieś, pozamiataj. Pierwszy festiwal to był festiwal dla mnie jako uczestnika. Bo ja byłem wtedy jako uczestnik, już byłem, że tak powiem, podogadany z chłopakami, że coś na pewno więcej, ale ten pierwszy mi powiedzieli, żebym przyszedł jako typowy uczestnik, żebym to zobaczył od tej strony właśnie uczestnika, jak to wygląda, jak to będzie. Jeszcze dla nich to też był jakiś tam debiut, to też był pierwszy raz i tak dalej. Później kontakt gdzieś tam został. Kolega, który był w grupie, zresztą Sławomir Smoleń, który tam przyłożył się w znacznej części do powstania całej tej grupy, dość długo mnie namawiał. Na zasadzie przyjedź, zobacz, pogadaj z chłopakami, przyjedź, zobacz. To się tak ciągło, aż któregoś dnia przyjechałem na pierwsze spotkanie i już tak na nim zostałem. No dobra, powiedz nam trochę od kuchni, jak to wygląda, no bo my oczywiście w wszystkich materiałach, które czy publikujemy na Fotografii Szybogania bez nazwy, czy wy na stronach Jurassic Photo Team, no to widać już ten efekt końcowy, ten efekt wow, kiedy tu są warsztaty, kiedy jest pełno ludzi, kiedy się dzieje, kiedy czasami z uśmiechem podchodzimy do tego. A jak wyglądają te wasze przygotowania? No to takie, które mówisz, przynieś, będziesz pozamiata i tak, zanim to jest przyjedziemy. Na długie miesiące przed samym festiwalem. To jest przede wszystkim najtrudniejsza rzecz, to jest najpierw jaki temat. No bo, że tak powiem,
fotografia jest bardzo szeroki spektrum ma, ale no, są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj, nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić, ogranicza nas trochę miejsce, czas i tak dalej, pora roku. Więc zawsze musimy ten temat wymyślić. Jak już dojdziemy do tego, jaki jest temat, później się zaczyna szukanie prelegentów, którzy w tym temacie są w stanie poprowadzić i tak dalej. To jest tak, że są jakieś twarde spory, żeby tak dyskutujecie, każdy może no z członków teamu powiedzieć, ja bym chciał to, a ja tamto. Założenie pierwsze grupy było takie, że no chcieliśmy się czegoś nauczyć. No chcieliśmy, że tak powiem, ściągnąć tych ludzi topowych, którzy się zajmują fotografią długi czas, są znanymi nazwiskami i tak dalej. I tak żeśmy wybierali, że ja bym chciał to, ja bym chciał tamto i tak dalej, i tak dalej. Teraz to tak wygląda, no jak się to mówi, siada paru gości i każdy, no wymyśl coś, każdy ma jakiś pomysł i tak dalej, więc ktoś coś rzuca, jak rzuci pomysł, trzeba to omówić, jakie są ograniczenia, co możemy w tym temacie zrobić lub czego nie możemy zrobić i na przykład przechodzimy do następnego pomysłu, aż mniej więcej dojdziemy w większości do porozumienia, że dobra, to zrobimy to w tym roku tak. Dobra, macie tematy, macie legendów, program się spiął, uczestnicy zaczynają się zapisywać. No i przychodzi, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, kiedy zaczynacie już tutaj fizycznie, na ile dni przed trzeba przygotować? Zazwyczaj my się widujemy dwa razy w miesiącu, w normalnym trybie. W trybie przygotowań do festiwalu odbywa się to co czwartek, czyli jesteśmy tu co czwartek. Na zasadzie siedzimy, to jest typowo praca wtedy komputerowa, bo to jest wysyłanie jeszcze maili, dogrywanie jakichś tematów takich typowo papierkowych, organizacyjnych. Wszystko, no hotel jest normalnie otwarty, więc wszystko się zaczyna dzień przed otwarciem festiwalu, dzień przed rozpoczęciem. I to jest zazwyczaj zbiórka godzinie, godzinie tam, jak ktoś może, w zależności od pracy i tak dalej, ale to jest kwestia tego, że trzeba no, przeorganizować hotel jakby, zmienić restaurację, krzesła, stoły, gdzie kto z wystawców się wystawia, czyli trzeba to też rozplanować, gdzie dana firma ma swoje miejsce 5 minut i to często trwa do czasami do północy nawet, czasami nawet dłużej, żeby to zorganizować. Jeśli robimy 4 studia, no to te studia też trzeba ustawić, trzeba przygotować to miejsce. Więc to jest taki najbardziej gorączkowy dzień typowo takiej fizycznej gonitwy hotelowej. A tak to wcześniej to jest typowa praca taka biurowa, ale to też zajmuje parę godzin. Jak patrzysz na te lata wstecz, to co ci najbardziej utkwiło w głowie? Albo czego się najbardziej nauczyłeś? Co jest takim, nie wiem, może najśmieszniejszym twoim wspomnieniem? Dla mnie największą zagadką jest to, że dalej się udaje. Że dalej tu jesteśmy i dalej się to kręci. Ludzie się zmieniają, wiadomo, to jest jakby cały czas nieprzerwane, że część ludzi przychodzi, część ludzi odchodzi i to się zmienia, tak? Ale uwielbiam z tymi ludźmi rozmawiać, uwielbiam się z nimi spierać, bo każdy fotograf ma swój punkt widzenia i swoje pojęcie fotografii i tak dalej. Uwielbiam czerpać od nich wiedzę wszystkich, uwielbiam zaglądać trochę wykorzystując to, że jestem organizatorem, więc mogę sobie wejść, po prostu stanąć z boku i posłuchać prelegenta, co on ma do powiedzenia, jak on to prowadzi i tak dalej, i tak dalej. Więc no mam nadzieję, że następne festiwale też nam się udadzą i będzie to dalej prowadzone. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Lecę pytać dalej. Ze mną uczestniczka, która jest od samego początku i która też bardzo mocno promuje Jurajski Festiwal. Dlaczego tu przyjeżdżałaś? Do czego zdecydowałaś się? Bo wyczytałam w jakiejś gazecie fotograficznej, że jest takie spotkanie i postanowiłam przyjechać. I tak się zaczęło. Tak rodzinna atmosfera, fajni ludzie, super jedzenie, ładne miejsce. Jura Krakowska Krzęsnowską trzeba promować, ale przede wszystkim... Jesteś stąd, powiedz. Tak, bliska. I przede wszystkim tutaj dużo się można nauczyć, ale też można spotkać fantastycznych ludzi, co później w przyszłości prezentuje również naszej pracy. Słuchajcie, ja teraz tak popatrzę, bo my jesteśmy właśnie na basenie, tutaj trwają warsztaty tak. Fotograficzne, ale co jakiś czas tutaj chłopaki właśnie organizują te warsztaty. Co w tych 10 edycjach
najbardziej Ci urzekło, najbardziej Ci się spodobało? Bo jesteśmy na basenie, to ja pamiętam tutaj taką sesję, którą robiliśmy z Olympusem i z aparatami podwodnymi. Ja nie pływam. Modelka wchodziła pod wodę, ja zarazem z nią, koledzy mnie asekurowali. Ja mówię, jak będę się topić, to mnie ratujcie. Wszyscy na 3-4 schodziliśmy pod wodę i fotografowaliśmy rewelacyjne zdjęcia, więc dla mnie to było przekroczenie jakiejś bariery, ale no, sesja Mistrzostwa Świata, więc najbardziej wspominam zawsze to spotkanie. Słuchajcie, ze mną jedna z najmłodszych uczestniczek festiwalu. Natalia, jak masz lat? Ja w październiku 18, więc 17. Czyli jak się festiwal zaczynał 10 lat temu, to miałaś 7, gdy tak. Już przyjeżdżałaś? Nie, ja przyjeżdżałam jak miałam 10 lat, 11, czyli zaczynałam od balonowych, ale a jurański zaczęłam od chyba 7 edycji albo 6, coś takiego. Rodzice Cię zmuszali, czy tak samo? Nie, w sumie to jak po pierwszych warsztatach, to już przyjeżdżali ze mną i oni w sumie mnie tu przywieźli. No i takie ścimy sobie zrobię. Ja ich bardziej wkręciłam w fotografię niż oni w nie. No tak, bo Natalia, trzeba powiedzieć, że przyjeżdża tu z rodziną, czyli z mamą i z tatą i cała rodzina jest rodziną fotograficzną. Oprócz brata. Oprócz brata, okej. Okay. Co Ci się tu podoba? Dlaczego warto, dlaczego fajnie tu przyjeżdżać do takich starych kryków jak my? Znaczy, ja tu uwielbiam przyjeżdżać, ponieważ bardzo dużo się tu nauczyłam. W sumie tu zaczęłam się uczyć fotografii, od podstaw fotografii. No i atmosfera, ludzie, których mogę poznać, mogę się bardzo dużo dowiedzieć odnośnie tego, co mnie interesuje, mogę się dopytać właśnie tych, którzy już to wiedzą, a jeszcze nie, więc powiedzą mi coś więcej. No i uwielbiam atmosferę, która tu jest i to, co się tu dzieje, to jest wow, inny świat. No dobrze, czyli na następne festiwale, jak widzicie, na pewno warto się wybrać, popatrzmy bardzo. Sobie tutaj. O, zaraz będzie 3-4 i modelka skoczy, czy nie? Chyba nie. Nie, ustalają co ma robić. No dobra, to ja lecę dalej. Dzięki. Dziękuję. Przypominam, że to testujemy przy okazji Z30 Nikona. Aparat dla vlogerów. Podobno zobaczymy, jak ten vlog wyjdzie. Nagrywamy dźwięk na mikrofon wbudowany. Maciej, tak, jesteś tu służbowo. Mówisz, że nie liczysz ile razy. No jakby liczysz tak, że na pewno od 2014 jestem przynajmniej raz w roku, ale odkąd weszły dwie edycje roczne, to byłby festiwal zimowy i letni, to nie wiem, no pod 20 chyba, nie no pod 20 to może nie, ale z 18 razy nawet dwie. Dlaczego tu przyjeżdżasz? No bo, nie wiem, szef każe, bo dobrze się sprzedaje, bo musisz, czy bo warto? Chyba to pytanie odpowiadałem rok temu też. Nie wiem, wygrzebiemy, popatrzę w tych materiałach. Tak mi się teraz... Ale nie, no, myślę, że... Pytania są tendencyjne, no niestety, no. Oczywiście. Jak to zwykle w życiu bywa, to nie jest tak, że można w prosty sposób powiedzieć takie pytanie. Generalnie na pewno warto. Po tylu razach, jak tutaj miałem okazję przyjeżdżać, to przyjeżdżam trochę na zasadzie... Jak koń dorożkarski, nie? To jak przychodzi data, to ja wiem, a to wtedy jest fajki, na pewno przyjadę. No ale to ekipę już tutaj się znamy bardzo dobrze. No atmosfera jest fajna. Co by się nie działo, zawsze warto przyjechać do ludzi, którzy się tutaj zjawią. No i też jest taka... wśród uczestników taka mocna ekipa, która przyjeżdża tu od lat. Ale też oczywiście sporo też jest ludzi takiej świeżej krwi. Nawet właśnie wczoraj z ekipami ostatnio rozmawialiśmy, że sporo też pojawiło się na tej edycji osób, które wcześniej mnie nawet nie kojarzy. A to jak się jeździ po wszystkich festiwalach optycznych, targach, Światło Siła, ekspozycja, tych imprez się zrobiło bardzo dużo. Warsztaty jakieś szkolenia, prelekcje, no to czasem się twarze przewijają to samo. A tutaj jest też sporo nowych osób, frekwencja jest duża, miejsce jest fajne, jest dużo fajnych, to w tym wszystkim mówiliśmy, fajne nie mówiliśmy. Bo to było złe słowo, tak? To jest złe słowo. Fajne. To takie słowo, które nic nie mówi.
tak to chyba było. Ja się z nim zgadzam w dużej mierze pod tym względem, bo faktycznie to tak spowszedniało, że to jak przecinek. Niektórzy rzucają mięsem, a niektórzy mówią, że coś jest fajne, albo że tak jakby. Dobra, ale do meritum. Warto, fajne miejsce, fajni ludzie, dużo fajnych. Widzicie, co się z człowiekiem dzieje? Widzicie? Jak człowiek za dużo o fotografii rozmawia, to cały czas jest fajnie. Dlatego warto tu przyjeżdżać. Dzięki, Marcin. Myślę, że to jest mój 7 raz. Okej. Okay. Ale zgaduję. Czyli masz już dużo, dużo, dużo doświadczenia. Jak patrzysz, jak te festiwale zmieniały się przez te kilka lat, kiedy tu przyjeżdżałaś? Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, o co pytają? Czy to jest tak, że przyjeżdżają ci sami, czy nowi? Nowe pytania? Widuję nowe twarze również. Aha. Chociaż stara ekipa też jest. Tutaj przez lata przyjeżdżamy, dlatego że jest tu super, można się spotkać, znamy się już od lat, więc jest świetne do tego miejsce. A o co najczęściej pytają na warsztatach? Czego chcą się nauczyć? Co jest dla nich interesujące? Ale jeśli o mnie chodzi, czy tak ogólnie? No, twoje warsztaty. O moje warsztaty. No głównie o moją obróbkę. O moją malarską obróbkę zdjęć dziecięcych. A zdradzasz te tajemnice, czy jednak troszkę zostawiasz tak sobie? Nie, ja zawsze zdradzam wszystkie tajemnice. Nie boisz się konkurencji? Nie. Zosia Jolasz jest niepowtarzalna, nie, więc nikt nie podróży. Nie, no boję się konkurencji, tylko jakby moja obróbka jest na tyle skomplikowana, że nie da się tego tak jeden do jeden odwzorować, więc... Można próbować. No dobrze. A co ci zostało w głowie, w wspomnieniach po tych wszystkich festiwalach? Tak, to najfajniejsze. Wszystko tu jest fajne. Ciężko powiedzieć i sprecyzować. No fajne są wykłady fotografów, warsztaty, imprezy. O, tam nam zdjęcia robią. Bo jesteśmy na ściance, to jest specjalnie przygotowane. Tak. Imprezy wieczorne są mega super. Zawsze tutaj tańczymy, chociaż wczorajsza mnie ominęła niestety, bo musiałam... Ale dzisiaj będzie można nadrobić. No, zobaczymy. Na to liczę na to. Vloga z 10. Jurajskiego Fotograficznego Festiwalu Ciąg Dalszy, ze mną Dagmara. Kiedy dołączyłaś do ekipy? Szymon, ja dołączyłam chyba 4 lata temu. Uh-huh. Wtedy po raz pierwszy byłam na festiwalu jako uczestnik, czyli brałam udział w warsztatach. Ja pamiętam, jak Dagmarę próbowałem nakłonić, żeby powiedziała kilka słów właśnie jako uczestniczka. Bardzo się broniła, ale udało mi się wtedy. To prawda, tak. Udało się. A teraz się przekonała i sama robi wywiady dla właśnie Jurajskiego Fototeamu. Będziecie mogli też zobaczyć u Was na kanale, prawda? Dokładnie. Na Facebooku, na Jurajskiego Fototeamu będziemy je publikować. Dobra, to powiedz, co Cię wciągnęło w to, dlaczego zostałaś tutaj z ekipą Fototeamu i jesteś współorganizatorem tych fajnych festiwali? Generalnie sama grupa Jurassic Fototeam to jest taka jedna wielka rodzina. Bardzo, bardzo się lubimy i fajnie nam się razem działa. A w zasadzie ja też jestem takim organizatorem, więc dużo lepiej się czuję w roli organizatora niż uczestnika. No dobrze. Powiedz, jakie są Twoje role? Czym się zajmujesz? Bo wiem, że macie takie różne podziały, tak? Tak, i to trochę ewoluuje z roku na rok. Staramy się Grzesia Maciąga, który jest tu głównym prowadzącym, prowodyrem całego wydarzenia, staramy się odciążyć, co nie jest łatwe, bo on jest taka trochę Zosia Samosia, chciałby wszystko sam. Więc no cóż, no, w zeszłym roku byłam odpowiedzialna za stylizację modelek, także ubierałyśmy modelki, dbałyśmy o to. W tym roku to przy tym została Agnieszka, a ja właśnie zajmuję się wywiadami i troszkę zdjęcia backstage'owe. Okej, okay. A my właśnie jesteśmy w garderobie modelek, tak zostałem tu zaproszony. Modelek nie ma, bo są właśnie na warsztatach, pozują. Pogoda dziś trochę pochmurna, więc zgarnąłem chmurkę, a tak dokładnie to Marlenę, która jest modelką po raz pierwszy tutaj. Tak, jestem pierwszy raz tutaj. No jak Ci się podoba? No, atmosfera jest genialna, naprawdę, bardzo mi się podoba. Miałam być rok temu, ale choroba nie pozwoliła. Często pozujesz na takich warsztatach, jakichś festiwalach? Na warsztatach tak. Na warsztatach zdarza się, że 4 razy w miesiącu, 5 razy w tym miesiącu, tak. Tak. No to rzeczywiście masz doświadczenie i tak jak porównujesz sobie no właśnie warsztaty, na których pracowałaś, a ten festiwal i tutaj ludzi, którzy przyjechali uczyć się fotografii, to jakie są Twoje doświadczenia? Od razu powiem, że bardzo pozytywne,
Ale widzę, że tutaj już osoby, które tutaj przybywają na ten festiwal, mają już dosyć spore doświadczenie, tak mi się wydaje, przynajmniej fotograf. Jak potem oglądam zdjęcia, które wychodzą. No dobrze, a właśnie jak te zdjęcia pokazywali ci? Jesteś zadowolona? Tak, tak, naprawdę. Chmurka jest zadowolona bardzo. Chmurka jest zadowolona. Czyli może będzie taka biała chmurka właśnie i będzie fajna pogoda. Nie zatrzymuję cię, powiem, że lecisz dalej wizować, tak? No dobra, to pewnie na stronie Jurajskiego Festiwalu Fotograficznego będą te zdjęcia do zobaczenia i będzie można podziwiać piękną modelkę i piękną stylizację. A ja... piękną chmurkę.